Dobry wieczór Państwu, Anna Drynda, zapraszam na prognozę pogody. Na przeważającym obszarze regionu panowała dziś pogodna i dość słoneczna aura, choć gdzieniegdzie na niebie pojawiło się sporo chmur. W południe termometry wskazywały 5 stopni w centrum, 6 na północy i 7 na południu naszego województwa. Po zachodzie słońca zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się lokalne mgły ograniczające widoczność, a nad ranem pokropi słaby deszcz. Termometry wskażą 3 stopnie w Kłobucku i Lublińcu, 2 stopnie w Częstochowie i 1 stopień na plusie w Myszkowie i w Zawierciu. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach 3 stopnie w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu, w Tychach 4, w Raciborzu i Rybniku. Nie inaczej na południu, ale tutaj najsilniej powieje porywisty wiatr wysoko w Beskidach. Nad ranem może dochodzić do 100 km na godzinę. Termometry wskażą 0 w Żywcu, 1 stopień na plusie w Bielsku Białej i 3 w Cieszynie. I jutro ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 967 hektopaskali. Na północy dzień początkowo z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, ale to zachmurzenie zwiększy się i po południu będzie duże i całkowite. Okresowo pokropi deszcz, a termometry wskażą 7 stopni w Myszkowie, w Zawierciu, w Kłobucku, Lublińcu i 8 w Częstochowie. Taka sama sytuacja w centrum, na termometrach odczytamy 8 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach i 9 w Raciborzu i Rybniku. Nie inaczej na południu naszego regionu, tutaj także dzień pochmurny z okresowymi opadami deszczu, ale w rejonach podgórskich pokropi deszcz ze śniegiem, a w Beskidach może popruszyć sam śnieg. Termometry wskażą 6 stopni w Żywcu, 7 w Bielsku Białej i 8 w Cieszynie. Zobaczmy teraz, co pogoda przygotowała dla nas w najbliższych dniach. We wtorek na termometrach 6 stopni Celsjusza, zachmurzenie duże i całkowite. Zatęsknimy za słońcem, pokropi deszcz, wystąpią opady mieszane, a w górach popruszy śnieg i będzie towarzyszył nam silny, porywisty wiatr. W środę na termometrach taka sama wartość, 6 stopni Celsjusza, ale dzień już pogodniejszy, dość słoneczny i bez opadów. Skoro znamy prognozę pogody na najbliższe dni, zobaczmy teraz ekoprognozę, jakim powietrzem będziemy jutro oddychać. Na północy i w centrum kolor żółty i umiarkowana jakość powietrza. Obszar rybnicko-pszczyński, bielsko-cieszyński to kolor jasnej zieleni i dobra jakość powietrza. Natomiast mieszkańcy Żywca i Dolin Beskidzkich będą jutro oddychać powietrzem bardzo dobrej jakości. Teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.